Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 48. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam radnych i zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 11 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 47. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 47. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpretacje radnych. Punkt ósmy, dyskusja. Punkt dziewiąty, projekty uchwał. Punkt pierwszy, uchwała nr 48 przez 272 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Podpunkt drugi, uchwała nr 48 przez 273 przez 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniem psychicznym oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również szczyt ich pobierania. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 11. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 12. Zakończenie sesji. Punkt 1. Otwarcie sesji mamy już za sobą. Przechodzimy do punktu 2. Przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Punkt 3. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 11 radnych na 15, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję Panią Radną Anetę. Przyjmuje Pani? Tak. Dziękuję. Podpunkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 47. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek. O przyjęcie protokołu 47. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 25 października 2022 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy, protokół z 47. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 20 stron maszynopisu i 20 załączników. Punkt drugi, protokół nie zawiera swojej treści już starych zastrzeżeń względem niedomówień. Punkt trzeci, protokół odzwierciedla swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół 67. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto jest za przyjęciem protokołu 67. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Protokół został, wniosek został przyjęty. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 47. sesji Rady Gminy w Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Skoro tutaj Pana Wójta nie ma, bo jest na spotkaniu, przeczytam to sprawozdanie ja. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na 47. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 25 października 2020 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 47 przez 263 przez 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Uchwała w trakcie realizacji. Podpunkt drugi. Uchwała nr 47 przez 264 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Punkt trzeci. Uchwała nr 47 przez 265 przez 2022 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy, ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Punkt czwarty. Uchwała nr 47 przez 266 przez 2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała w trakcie realizacji. Punkt 5. Uchwała nr 47 przez 267 przez 2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2023 roku. Uchwała w trakcie realizacji. Podpunkt 6. Uchwała nr 37 przez 268 przez 2022 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Uchwała w trakcie realizacji. Podpunkt 7. Uchwała nr 37 przez 269 przez 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Uchwała w trakcie realizacji. Podpunkt 8. Uchwała nr 47 przez 270 przez 2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Podpunkt 9. Uchwała nr 47 przez 271 przez 2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy. Uchwała została zrealizowana. Punkt 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakąś interpelację? Nie widzę, dziękuję. Punkt 8. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Również nie widzę. Punkt 9. Projekty uchwał. Mam tutaj zapytanie do Państwa radnych. Czy pozwolą Państwo radni, abym przeczytał tylko tytuły uchwał bez reszty? Dobrze, dziękuję. Panie Jacku, bo tutaj mi wszystko zginęło, jeśli można poprosić. Sesja, kliknij sesja. Tu. O, jest, no. Wszyscy mają? Tak. Wszyscy? Tak. Dziękuję. Tak, podpunkt pierwszy. Uchwała nr 48 przez 272 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Nie, tylko wszyscy mają, tylko pani Litka jeszcze. Nie, widzę. Też nie ma. A nie, już jesteś. Jesteś? Jesteś zaznaczona, że już głosowałem. Brak połączenia z internetem. Głosuję i co? No weź sobie zapisać. Może się wyjaśnię zapis. Poszło. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Tak, jest. Mnie się ładuje znowu. Jest. Wszystko na jedno. Nie, już jest. Było wyświetlone. No, przyjęło. Było? Było. Było. Czytaj dalej. No czytaj dalej. Nie. Dobrze. Podpunkt drugi. Uchwała nr 48 przez 273 przez 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Się ładuje poprzednio. Teraz jest nowy.
sobą. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś chciał zabrać głos? A pan będzie odpowiadał w imieniu wójta i pani sekretarz, bo tak wszyscy opuścili jest. Tak? No to ja spytam w sprawie przyjaciela. Czy te budki takie ładne po stronie strzeleńskiej będą tak samo traktowane jak po naszej części? Skoro my pobieramy podatek, to mamy już jakieś tam prawo, czy w końcu do niczego już nie mamy prawa? I przepraszam bardzo, nie tak dawno pan wójt powiedział, że narzekamy na pisiory. No to pokażmy, że pisiory mają władzę i niech zrobią coś. Pan odpowie? No nie jestem kompetentny. No bo dlaczego, skoro pan wójt ma konferencję, dlaczego pani sekretarz chociaż nie ma? Do kogo mam zadać to pytanie, skoro jest sesja? No bo obydwoje muszą być właśnie na tej konferencji. No ale przepraszam bardzo, coś jest ważne i ważniejsze. No to na te pół godziny mogła pani sekretarz zostać. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Na to pytanie pani nie odpowiem, bo no, sam jeszcze nie wiem. A czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, więc 11 punkt odpowiedzi na zapytania też mamy zrealizowane. Przechodzimy do punktu 12, zakończenie sesji. A więc zamykam 66. sesję Rady Gminy Jeziora Wielkie. Dziękuję za przybycie.